Proszę Państwa, na podstawie listy obecności, które możemy podejmować prawą uchwałę. Zatem otwieram 46. sesję Rady Dzielnicy Pustyni Zężniki. Wyjątkowo w tym dniu, miesiącu, jest to sesja wyjazdowa. Zanim przejdziemy do porządku obrad, chciałbym jeszcze serdecznie podziękować Pani Kierownik Domu Kultury za to, że nam umożliwiła odbycie dzisiejszej sesji. Pani Sali. Proszę Państwa, projekt porządku obrad Państwo oczywiście otrzymali moje pytanie. Czy są jakieś uwagi do tego projektu porządku obrad? Nie widzę, zatem pragnę Państwa informować, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie następujących projektów uchwał pod obrad dzisiejszej sesji. Zaczniemy. Projekt zarządu dotyczący propozycji ustaleń z godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładu gastronomicznych i usługowych na terenie gminy miejskiej w Kraków. Kto z Panów radnych jest za włączeniem pod obrady dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek dotyczy Komisji Edukacji, dotyczący korekty zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjum szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Jest za takim porządkiem obrad dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki.